Dobra, jedziemy dalej. Bo będę musiał za niedługo kończyć. Przerwa będzie taka trochę dłuższa, bo muszę na urodziny jechać. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Yucatan, czy coś takiego. I tutaj podobno w bunkrze są ludzie, co przetrwali, tak? To jest ta arka chyba. Drezynką jedziemy dla bezpieczeństwa. Pociąg został z tyłu. Zobaczymy, co się tutaj dzieje w tej strefie. Taka pustynna już trochę. Tu pułapka będzie, mówię wam. Look at all those cars. Artyom was right. People were coming here from all over the country. Yes, they were. Nobody came from Moscow though. Until now. So much time wasted. Patrz, ile samochodów tu przyjechało. We'll make up for that now. Jakie kurde pojazdy różne fajne post-apo. Może. U, jaki fajny samochodzik z karabinem. O Jezu, ale mają działko, masakra. Teraz nie strzelać to działko i tyle. Identify yourself. Colonel Miller, here to report to the Minister of Defense. And where are your people, Colonel? With the train. It's dangerous outside. Contact them and tell them to take the train into the main airlock for decontamination. Welcome to the Ark, Colonel. Proceed through the tunnel and take the elevator. You'll be met inside. No mówię wam, to jest jakiś... To jest, będzie przypał tutaj, nie? Wszyscy chyba napompuje broń. I znów jesteśmy w metrze. What are the maintenance people thinking, I wonder? Yeah, this place could use some cleaning at the very least. Sam, idiot. You know what? No need for oh fuck. O ja jebę. Wiecie co się stało? O kurde. Oni mieli mnie trzymać, ale nie z tej strony. A dobra, przyszedłem. Teraz nas zaatakują. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes. You were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. I on dostanie strzał od razu przed gana, lepiej kucnę se za nim. Po bokach pewnie żołnierze za. Comrade Minister, Commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting.
I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Komuniści, kurwa. Pułapka. Nie no, tam nie było Yucatan, tam co było innego. Yuko... jak to się nazywało? Just fine, and even better. The minister and the chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. Where is the government? Answer! All here, Colonel. All here. We are the government you people deserve. Don't you dare, you fuck! You're just fucking cannibals! Calm down, you'll get jaundice like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough of hers. Untie my hands, you motherfucker! And I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting them! Watch your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. Bo Artiem nie ma głosu, słyszę. Let me go! So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people on the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served, you understand? And here I was hoping for an intelligent conversation for a change. Alas. That's not a problem, though, since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. I could choke on you or something. In the meantime, I'll excuse myself. Come here, I'll rip you all apart. Every last one of you should have done that before the war. Now we'll be full again. Good. Oddziały, kurde, specjalne. A tam rzucił granat, a tam była ta Anna. Zajebiści są, to są Spartanie, kurde. Się bronić, czy co? Oh,
here, you damn freaks? You the last motherfuckers! Nie wiem, czy ja mam ją gonić, pomóc im, czy coś? Chyba nie, a tu coś jedzie w ogóle. Co się dzieje? Oni się jakoś teleportują? Wsiadać w co? Aha, tu. Kurde. Nie wiem, co się ciała znikają, czy mi się zdaje. Nie umiem się dopatrzeć, coś się dziwnego dzieje, jak się w nich strzela. Mannequin challenge. Just like our old D6. Even the lift is the same exactly. True. And quite fortunate. This way, we can hope to find Anna. Still, the complex is huge, and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Musimy Annę szukać. Sam, you check the filter room, the generator hall, and the... Kanibale, tego się spodziewaliście? No, wiedziałem, że to przypał, bo ten... Wiecie, ten dowódca młynarz to gadał jak jakieś dziecko z nim. Jo! Tutaj! O, czy gadam z ministrem? Odbudujmy państwo! Fuck. No to będzie niezła jazda z nimi. Trzeba im w brzuch walić, bo w głowę to tak średnio. Ci kolesie są. O fuck! Ta broń zaczęła inaczej strzelać, bo jest teraz rewolwerem. A, ma takie opóźnienie dziwne. Co, już nie ma amunicji? Powiem wam, że AI to tu jest, kurde, na niskim poziomie. Yeah.
Chwilę czekajcie. Wiecie co? No nie chcę za dużo wam boi wywalić w typa. Widzę, że trzeba niestety. Jakieś fajne elementy nowe mam, lepsze chyba. A przynajmniej takie, których wcześniej nie miałem. Powiem wam, że tych ludzi to takich trochę śmierdzących już chyba sobie jedzą. O fuck. Trzeba pompować. Kurde, śmieszna ta broń. Fuck, ile ammo, czemu ja tego nie mogę wziąć? Czy cały arsenał broni? Ta para go poparzyła. Dwa naboje. Dobra. To jest max poziom trudności, nie ma innego, nie ma większego. Że można wyłączyć huda kompletnie, że nie ma, nawet nie wiecie ile macie ammo, nie wiem wtedy skąd wiadomo, może gdzieś to się sprawdza.
Wystarczy jedna kula, jedno uderzenie i padacie, nie? To jest takie trochę, to o tyle jest słabe, że jakby ci przeciwnicy nie są mądrzejsi, jacyś sprytniejsi. Tylko po prostu mają więcej życia, nie? Ci to są w ogóle jacyś pobugowani moim zdaniem. Oni mają jakby takie sceny, że jakieś miny robią i jak... Zapisz? No właśnie nie da się chyba zapisywać. No i co to ma być? Widzicie ile ja w niego wywaliłem? On jakiś... Co on tam powiedział? Dziwne jest to, że w ogóle ammo nie zbieram z tych ich broni. Ciemno. Albo czegoś, bo już nie strzelało mi. Dziwną lodówkę otwierać, a tam twoja twarz. No tak, bo wszyscy mają jedną twarz. No to nie. Pompowałem tej broni, ja pierdzielę. Mi się skończyło pompowanko. Wtedy też tak zginąłem, bo mi nie miałem napompowanej. Nie no, dziwne to jest, że naprawdę, że nie mają ammo. Oni mają jakąś animację i z tej animacji jak są, to się nie da ich zranić. Są zbugowane typy. Uszatniki.
uszatniki, nie powiem brzydkiego słowa, ale wiecie jakie są uszatniki, kurde. No jakie uszatniki, kurde, no powiedzcie to głośno. Jakie uszatniki, kurde. To w ogóle z tłumikiem powinna być broń. Chyba umarł. Albo i nie. Dobra. U, jaki karabin w ogóle typ ma. Ale nie biorę tego chyba, nie? Bo na jaką to jest amunicję? Nie. W ogóle jakiś nie wiadomo, bo ja nie wiem. Nie, bo ja mam snajperkę, a to jest jakieś nie wiadomo co. Widzicie to? To jest jakiś karabin maszynowy. Ja nie strzelam karabinami maszynowymi. O fuck. O fuck. Masakra takie, ubijanie się z nimi, no to trzeba ich po prostu, wiecie,
Ja tu lubię się męczyć. Wiecie co, no nie, no robię tak, żeby, no gdzie mam ograniczoną ilość ammo, ograniczoną ilość wszystkiego, to muszę jakoś sobie radzić, nie? Oddział szpitalny, ale taki, to jest taki inny szpital. Koleś mnie zaskoczył. Ach. Najgorsze jest to, że się kurde zapisać nie da, nie? Tam, gdzie ten koleś był? Gdzie ten koleś był? Dobra, moi drodzy, ja muszę kończyć, bo jestem na 16:30 umówiony. Dobrze, właściwie w dobrym momencie, bo strasznie jestem zmęczony w tym momencie tą grą. Dobra, niech ja jeszcze to przejdę, ten, no, ten moment. Dobra, ja pierdzielę, masakra jakaś, nie? To ona? Artyom, I knew! Behind you! There is always one like you, a hero! You're not saving anyone, just like the others! So just freeze! Yes, just go. Don't kill me! Now! Remember what I told you. There was an Enough chatter! No i mogli wypytać się go coś, ale się nie wypytali. Are you alright, Artyom? Thank God. Let's report to the colonel. To ma tu ciuchy swoje. It's me. Anna, are you okay? Where are you? In the sick bay. Artyom found me. Oh, thank God. Well done, Artyom. Where do they go now? There's an elevator straight down the corridor. It goes right to the command center. No chodź, uciekaj. Babo. No idź, idź.
Ona zaraz padnie. This whole situation, though. I thought we wouldn't see anything worse than that cult on the Volga. And that Silentius with his damned fanatics. But no. No, wjeżdżamy. Babo, bo mam 5 minut czasu, żeby z domu wyjść, a ty mi jeszcze przedłużasz. We almost got eaten here. That bastard. Unbelievable. To think he used to be a doctor. Don't matter. We'll see what happens now. We did survive him, after all. No. Everywhere, what were we to do? Die like humans. No i pozamiatane, kurde. Thank God, Anna. I wouldn't ever forgive myself. I'm all right. Who could have known? Artyom dalej jest niemową. Tam hakuje, kurde, na Commodore. Gdzie jest otwarty świat? No na zewnątrz. Co chcecie mieć? Otwarty świat w bunkrze? Bo nie rozumiem. They have defense sites, HQs. All the information is outdated. All links are long gone. Still, the ones that light up worked for at least a few years after the war. What's down there? It's got been one, a comm center. There's one more just like that in Novosibirsk. Are you going to drag us to some other bunker now? We have to make the decision. Prepare. Did you get everything you could, idiot? We're leaving. One moment, I'll finish breaking everything here. Come on, come on. Okay, all done. I don't think you should have put it like that. It all worked out this time, didn't it? It worked out. It really did. My concern is what if next time it doesn't. Of course not. All the more reason to strive and spend more time with what is allotted to me. No. Oddziały specjalne Sparty. No wsiadaj, chłopie. Się z nimi nie strzelam, szkoda naboi. Co, wyjdziemy na powierzchnię zaraz? O, fuck. Drezynka, coś ta, no, taka niemrawa. Sam! Jakie.
te ciała znikają? No, znikają. No powiem wam, że to słabo wygląda. Trzy modele postaci atakujące nas non-stop. Kiepskie to, scena była kiepska dość. Kilka godzin później. Moi drodzy, kilka godzin. I w tym momencie robimy przerwę, bo ja naprawdę muszę lecieć. Wracamy za jakieś, nie wiem, 2, 3, 4 godziny. Zobaczę, jak się wyrobi, ok? Tymczasem przerwa.